Zgodnie z uchwałą, którą Rada Miejska przyjęła w maju tego roku, ulgi miały przysługiwać tylko osobom do 25 roku życia, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z wnioskami płynącymi od osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, został przygotowany nowy projekt uchwały. Zgodnie z tym projektem nie będzie już górnej granicy wieku. Wsłuchaliśmy się w to, co mówią przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzice osób niepełnosprawnych, które mówią: tak, ale moje dziecko ma 30 lat, a wymaga stałej opieki, a już w żaden sposób w tej opiece nie jesteśmy odciążeni. I to jest właśnie idea, żeby karta osoby niepełnosprawnej dla tej rodziny, która do końca życia taką osobą musi się opiekować, funkcjonowała i dawała pewne możliwości i zniżki. Radomska Karta Rodziny z Osobą Niepełnosprawną jest rozwiązaniem pionierskim w Polsce. I Radom stanie się pierwszym miastem w Polsce, które będzie posiadało kartę N, czyli kartę dla rodzin z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki lub pomocy innych osób. Karta N oferuje szereg ulg i zniżek dla osób niepełnosprawnych. Ulga na komunikację miejską, czyli 100% zniżka dla członków takiej rodziny. Będą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską, 80% zniżka na korzystanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i myślę tu przede wszystkim o basenie. Oczywiście wszystkie jednostki kultury, które podlegają pod prezydenta, także zaproponowały zniżki kilkudziesięcioprocentowe. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik przejęzyczył się w swojej wypowiedzi, mówiąc o MOPS-ie. Radomskie baseny podlegają pod Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Projekt nowej uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej na sesję, która odbędzie się 27 sierpnia.